Proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra dzisiaj 19 wspomina, że tu przy niedzieli to szalała, tak to finanse, no i inne firmy pożyczkowe, one szalały, dobra, a dzięki, okej, bo dziękujemy za kluczyk, dobra, bo on, proszę Państwa, tam dałam mu otworzyć z tamtej strony, żeby sobie niechli wjechał i te, żeby nie chodził dookoła. Jestem człowiekiem, staram się być człowiekiem. Witamy. Te zawody no, w Miami także to są jako te najważniejsze zaraz właśnie my sprawdzamy też czystość cele, sprawdzamy porządek, nie może być jakiegoś która burdelu no, gdy nadaje nasze radio Koncita i nie ogromną radość wygrywając właśnie te zawody. Myślę, że to jest proszę być z nami, patrzymy jak te pijaki tu się zachowują, czy one noszą te pijaki buteleczki z wódką, czy nie. Nie wiecie Państwo, chyba cała powinna być, pozamykali te sklepy, pozapędzali nam szereg kościołów, ale żeby to ludzie byli porządni, to nie są porządni, bo to też obiecują z kolei, że och, pójdą do kościoła, to będą porządni, to nie będzie prawda. Prawda będzie taka, że będą musieli kasować religię, bo religie podkładają bomby, religie są agresywne, ludzie się biją, ludzie się muką, straszne rzeczy. Na trybunach, więc to faktycznie jest bardzo miłe i na pewno pomaga w trudnych momentach. To na pewno bardzo pomaga, jednak polski głos to jednak taki własny, mimo tego, że gram czasem na drugim końcu świata, no to oczywiście no, każdy dobra, to pomaga, tym bardziej polski. No i jak tam? Najlepsi tenisi na świecie przenieśli się właśnie na Florydę. Agnieszka Radwańska w tej chwili ma wolny los bez cukru. Na tym etapie zawodu zamiar Magda Agniak w ciągu kilku razy godzin poznamy, kto wygra kwalifikację właśnie z naszą zawodniczką. Natomiast ciekawe, bo w deblu Łukasz Kłód z swoim partnerem Marcelona będzie bronił tytułu mistrza Miami Open sprzed roku. Wracamy do tych chwil, bo to rzeczywiście było niesamowite wydarzenie. Po raz pierwszy Polak wygrał poniedziałek, nie lubię poniedziałku. 50, czyli właśnie to są te najważniejsze zawody, jeżeli chodzi o światowy tenis. Natomiast tak jak już krótko wspomniałem, na koniec Państwu powiem, że zakończył się inny prestiżowy turniej Indian Wells. Japonka Naomi Osaka sensacyjnie go wygrała. To bezsprzecznie największy sukces jej karierze. Drugi raz wygrała ona Agnieszkę Radwańską wśród najlepszych. W bardzo zaciętym finale triumfował Argentyńczyk Del Potro, wygrywając ze Szwajcarem Rogerem Federerem 6-4, 6-7, 7-6-2. Szwajcar nie obronił tytułu z Indian Wells przed roku i przerwał taką niesamowitą wręcz pastę 17 wygranych meczów w tym sezonie. Polakom życzymy ale teraz, zwycięstwa. Ja tak, bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, Janem Pachlowskim. Dziękuję. A tu przyjechał jeszcze było 9:00. Jakby to teraz zimniej do 8 rano, a potem to już nie wiem. Potem to może Polska być przeżyła Gehennę podczas II wojny światowej. Tak, Polacy byli męczennikami, mówi profesor z Uniwersytetu Wolna Bruksela Joel Kotek. Krytycznie jednak ocenia nowelizację ustawy o IPN, bo niego prowokują na komentarze, że Polacy mają coś do ukrycia. Profesor Kotek udzielił wywiadu brukselskiej korespondentce Beacie Pumeckiej. Wcale nie przychodziła połowa. Panie profesorze, jaka jest wiedza Belgów o tym, co działo się w Polsce pod niemiecką okupacją i o pomocy Żydom? Teusz Wim. Tak jest, ale na pytanie, czy znamy historię Polski podczas II wojny światowej, odpowiedź brzmi tak. Znamy straszną okupację, cierpienia Polski, a także jej gehennę pod okupacją nazistowską. Ta świadomość jest szeroko rozpowszechniona i ta wiedza jest znana w niskim społeczeństwie. Ale jeśli chodzi o ratowanie Żydów, to już jest tu mamy do czynienia z mniejszą świadomością. Jeden na 40 tysięcy, drugi na 60 tysięcy, na ponad 100 tysięcy złotych, wiertarek, szlifierek. O, jest karaluszek, jest. O heroizmie Polaków. No nie chcę tu przyjść. Antysemicki. Mówi się też o przypadkach kolaboracji z okupantem. Oczywiście nie o wszystkich Polakach tak się mówi. Wiemy, że w Polsce nie było kogoś takiego jak marszałek PTA we Francji, czy tak jak w Belgii.